Sygnał analogowy to sygnał mający postać ciągłą w czasie. Może przyjmować dowolne wartości w danym zakresie. Dawniej sygnał dźwiękowy zapisywany był jedynie w formie analogowej. Przykładem tego mogą być płyty gramofonowe. W dzisiejszych amplitunerach kina domowego sygnał w postaci analogowej otrzymujemy poprzez przetworzenie go z postaci cyfrowej. Amplituner posiada wbudowany przetwornik cyfrowo-analogowy, od którego w znacznej mierze zależy jakość sygnału. Sygnał analogowy może być przesyłany za pomocą kabli RCA lub XLR. W odróżnieniu od sygnału cyfrowego, sygnał analogowy jest przesyłany za pomocą dwóch kabli RCA, osobno dla lewego i prawego kanału. W przypadku, gdy procesor kina domowego i wielokanałowa końcówka mocy stanowią osobne urządzenia, połączenie między nimi może być realizowane za pomocą kabli 2x XLR. W kablach tych pin masy i sygnału są od siebie fizycznie oddzielone, co sprawia, że poziom zniekształceń jest znacznie niższy niż w przypadku kabli 2x RCA. Kabel RCA, zwany potocznie cinch, jest niezbalansowany. Złącze XLR posiada napięcie na poziomie 4 V. Dla porównania, typowe napięcie w złączach RCA to 2 V. Wyjście subwooferowe oznaczone jest na amplitunerze jako sub lub po prostu subwoofer. Subwoofer jako urządzenie służy do reprodukcji jedynie niskich tonów, a jego pasmo przenoszenia waha się w zależności od modelu w granicach od 20 do 150 Hz. Co ważne, należy zwrócić uwagę na sposób podłączania subwoofera do amplitunera kina domowego. Zdecydowaną większość subwooferów można podłączyć do amplitunera kablem RCA-RCA. W tym wypadku jest to wejście LFE przystosowane do przenoszenia niskich częstotliwości. W pewnej ilości przypadków do podłączenia musimy użyć kabla RCA typu Y, który z jednej strony posiada pojedynczy wtyk RCA, a z drugiej wtyk podwójny. Ma to zastosowanie wtedy, gdy subwoofer posiada oddzielony lewy i prawy kanał.